Cześć, kolejny live Azbirot, Wile, Chosław Halecki, Kasiu, Kasieńko, Katarzyno, bo tak można powiedzieć, Kasiu, Kasieńko, bo masz bardzo tutaj dużo przyjaciół i tak się do siebie odnosicie z dużą bliskością, ale Katarzyno, bo też dziekan na Azbiro, który organizuje dni otwarte, kurs podstawowy. Najpierw dni otwarte, czy kurs podstawowy, o czym chciałabyś opowiedzieć bardziej? Wiesz co, może tak, może zacznijmy od kursu podstawowego, ponieważ kursem podstawowym zajmuję się już prawie 4 lata, od kiedy jestem w Azbiro, a w Azbiro teraz w październiku miała mi 4 lata i zajmuję się organizacją kursu podstawowego. Dni otwarte to pierwszy raz w sumie zdarzyło mi się organizować, więc to jest takie wydarzenie, które teraz organizowaliśmy. Więc no mówię, kurs podstawowy. Czym jest kurs podstawowy i dla kogo? Bo to tak kurs podstawowy, czyli co? Dla kogo kurs podstawowy? Kurs podstawowy jest to nasz taki sztandarowy kurs i jest skierowany do początkujących przedsiębiorców albo do osób, które dopiero chcą założyć swój biznes, tak? Działalność gospodarczą. Na takim kursie przychodzą osoby takie początkujące, ale także mamy już osoby, które tę swoją działalność prowadzą. Kilka nawet czy kilkanaście lat, które są w takim momencie swojej działalności, że potrzebują, wiesz, takiego kopa, żeby po prostu jakby pójść do przodu. Wykładowcami są oczywiście przedsiębiorcy, którzy prowadzą wykłady, dzielą się swoim doświadczeniem biznesowym. Czy kurs podstawowy nie jest zapięty w konkretną tematykę nieruchomości, zarządzanie, tylko po prostu dotyczy jako masa takiego różnych, prowadzenia tak, biznesu? Masa różnych tematów, ponieważ przez cały weekend, czyli przez sobotę i niedzielę, zapraszam około 3-6 wykładowców. Po prostu każdy wykładowca dzieli się swoim doświadczeniem biznesowym, tak? Więc opowiada po prostu o swojej firmie. Jeden, nie wiem, prowadzi sklep internetowy, drugi zajmuje się, nie wiem, firmą jakąś tam meblarską, kolejny ma, nie wiem, cukiernię, jeszcze kolejny co innego robi, więc tak naprawdę każdy opowiada po prostu o swoim biznesie, więc ta tematyka jest naprawdę bardzo różna. Od zarządzania poprzez marketing, bardzo, bardzo. Z tego co wiem, to też wykładowcom można zadać pytanie, bo ludzie przychodzą, bo ich nurtuje coś, zadają sobie pytanie, czy zrobić tak, pójść w taką, w inną stronę. I rzeczywiście na Azbiro są praktycy, a tak, nie osoby, które naczytały się książek i wiedzą, jak to wygląda. Tak, to jest właśnie, to jest u nas taka podstawa, ponieważ każdy uczestnik naszego kursu, każdy student, który jest u nas na wykładach, może z tym wykładowcą po prostu porozmawiać, może do niego podejść, nie tylko w trakcie wykładu zadać pytanie, ale tak nawet po, albo nawet później możesz się z nim skontaktować, czy telefonicznie, czy mailowo, żeby po prostu go, przepraszam, żeby go o coś podpytać. Mhm. Więc tak naprawdę tutaj ten networking jak długo, jest... Jak długo trwa kurs podstawowy? Jest to rok. Spotkań rok. Tak, to jest 8 zjazdów weekendowych. Kurs zaczynamy 2 razy w roku. Teraz w październiku, więc mamy teraz rekrutację, która do 21 października. Tak, do 20 października zaczynamy. Zapamiętamy wczorajszej naszej kolacji. 20 października mamy takie seminarium, czyli otwarcie całego naszego roku i wtedy zaczyna się kurs podstawowy. Kolejna edycja jest w marcu, czyli zawsze 2 razy w roku. Październik i marzec. Kurs trwa rok, więc jak teraz zaczynamy w październiku, to trwa do czerwca, czyli 8 zjazdów weekendowych, sobota i niedziela. Kasiu, znasz? Może, znaczy znasz na pewno, ale mogłabyś przytoczyć jakieś 3 przykłady nazwisk wykładowców tego kursu, bo to być może dla słuchaczy, widzów? Jasne, pewnie. Powiem wam, że tych wykładowców jest naprawdę mnóstwo, ponieważ, no mówię, w jeden weekend zapraszamy około 6, jeden dzień, prawda? Czasami jest tak, że jest około 3-4 wykładowców, więc powiedzmy, że 6-8 wykładowców, wiecie, w przeciągu 4 lat, od kiedy ja pracuję, to tych wykładowców było sporo. Był z nami Paweł Czerwiński, nawet tutaj wykładowcy, którzy są dzisiaj, tak? Była, nie wiem, Agnieszka Piesto, Michel Marbon, był, nie wiem, Daniel Piesto, był... Boże, tak naprawdę powiem, mogłabym ci tutaj wymieniać i wymieniać, ale na Azbiro można sobie tych wykładowców po prostu sprawdzić, bo to są rzeczywiście praktycy biznesu, to o czym mówimy tutaj, tak jest, tak jest w rzeczywistości. Przychodzi tak, mamy taką zakładkę na stronie wykładowcy i tam też jest jakby cała nasza baza wykładowców, ona też z roku na rok się powiększa. Więc mówię, kurs podstawowy to jest coś takiego fajnego, co po prostu jak ktoś chce coś zacząć i nie wie, co ma zrobić, nie wie też na jakie studia pójść, na jakiś kurs, to do nas można przyjść i po prostu otrzymać taki... Super, czyli doprecyzujmy. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą początkującym i chcesz zrozumieć, jak jest budowany biznes, jakich błędów ewentualnie unikać, to warto, ale też jeżeli jesteś osobą, która chce otworzyć swój biznes, to warto przyjść. Jak najbardziej, tak, pewnie, dużo jest. Powiem ci, jesteś taka, jak czasami ktoś mnie pyta, kto jest na takim kursie, tak? Czy są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, czy są, nie wiem, studenci? Czy są, mamy nawet osoby, które dopiero co, wiesz, skoczyły liceum, tak? Dopiero myślą tak naprawdę, kurczę, co one by chciały robić tak naprawdę w przyszłości, tak? Czy jednak iść do jakiejś pracy, czy do jakiejś korporacji, czy jednak coś samemu zrobić. Więc są i osoby, które dopiero są świeżo na przykład po szkole,
i dopiero myślą, na przykład chciałbym założyć jakiś biznes, ale nie wiem jak, chciałbym się czegoś dowiedzieć, podpowiedzieć, ale też są osoby, które na przykład prowadzą ten biznes, tak? Mają rok, dwa, trzy czy cztery lata, zatrudniają na przykład jednego, dwóch pracowników, ale wiesz, od dwóch lat tak naprawdę w ich biznesie nic się nie dzieje i po prostu potrzebują takiej motywacji, potrzebują wiedzy, żeby po prostu ruszyć. Więc ta grupa super. Jest taka naprawdę bardzo, bardzo różnorodna. Tak, Znama Zbiro to po pierwsze duża wartość merytoryczna od tak. praktyków, ale też bardzo duża wartość taka networkingowa od i uczestników, relacyjna tak. od uczestników, bo możemy nawzajem przy tej integracji, którą mm-hmm. organizujecie, uczestnicy też się sami organizują, wielu rzeczy od Ciebie dowiedzieć. Jest coś takiego jak kultura picia piwa w Zbiro. Tak, wiesz co, w ogóle jeszcze wrócę do tego wcześniejszej rzeczy, co mówiłeś, o takim networkingu. Ponieważ u nas jest tak w Azbiro, że nawet uczestnicy, tak, którzy przychodzą na nasze kursy, na nasze integracje, każdy z chęcią właśnie coś rozmawia o swoim biznesie i każdy z chęcią się tym dzieli. Nie ma czegoś takiego, kurczę, na przykład, nie wiem, nie powiem ci, bo nie wiem, bo zrobisz, bo będzie jakaś konkurencja albo coś ode mnie zgapisz, tak? Właśnie fajnie jest to, że każdy się dzieli i wygodowcy też się lubią dzielić tym swoim doświadczeniem biznesowym, bo oni są tacy, powiem ci, jakby dumni z tego, że kurczę, jest jednak ktoś, kto chce słuchać, tak? Jak ja zbudowałem swój biznes, a nie, że okej, tak. nie powiem ci, to właśnie fajne jest to, że mogą się tym dzielić i właśnie powiem ci, już nieraz słyszałam... Siła doświadczenia tak. wielu osób w jednym miejscu, takie właśnie jest Azbiro, więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który chce się wzmocnić, to gdzie, jeżeli nie w tym miejscu? Zgrabnie uciekła się od odpowiedzi kultury picia piwa. Piwa, no cóż, no tak. W takim razie znam, zostało. Ale powiem ci, że znam to piwo bardzo dobrze, bo kiedyś mieliśmy taki wyjazd integracyjny z Azbiro na Mazurach i właśnie wtedy kręciliśmy taki klip właśnie o tym piwie. Ja powiem ci, że nawet brałam udział w takim klipie promocyjnym, więc jak ktoś może gdzieś tam poszukał nas na Facebooku, to znajdzie, kiedyś był taki kręcony właśnie filmik o Azbiro, czy Azbiro piwo prawdziwego przedsiębiorcy to się nazywało, więc... Szanowni Państwo, jeżeli będziecie na Zbiro i wyróżnicie się czymś, być może będziecie mieli też szansę na tego typu wywiad i będziecie mieli szansę na zakończenie otrzymać piwo. Dziękuję Super, Ci. Super, dziękuję bardzo, Kasiu, bardzo Kasieńko, miło było Katarzyno, dziękuję. Rozmawiać, dziękuję. Proszę bardzo. Najlepszego.